A kuku, dzisiaj opowiem Wam o kalcycie. Kalcyt jest tak samo powszechnym minerałem jak kwarc, ale ma zupełnie inny skład. Kwarc albowiem był dwutlenkiem krzemu, a kalcyt jest węglanem wapnia. Jest minerałem skałotwórczym, bardzo, bardzo powszechnym. Ten okazik litej skały to jest mój ostatni nabytek kalcytu. Wersja była taka, że może pochodzić z Afryki, ale na 90% to jest jednak kalcyt warstwowy z Meksyku. Ja będę Wam później też pokazywała różne kalcyty, jakie mam. Natomiast jest to minerał, który sam z siebie tworzy przeróżne formy kryształów i właściwie znanych jest ponad 2000 ich form. Ten tutaj to jest nasz rodzimy kalcet. Pochodzi ze Sławniowic koło Głuchołaz i to jest taka koncentryczna mieszanka zarówno kalcytu, jak i aragonitu. Co ciekawe, aragonit ma identyczny wzór chemiczny, ale są drobne różnice, jeśli chodzi o aragonit a kalcyt. O nich postaram się jeszcze później opowiedzieć. A do opowiedzenia o kalcycie natchnęło mnie szukanie materiałów o koralach, dlatego że szkielety koralowców, to nic innego jak wapień, który później przekształca się też w kalcyt, między innymi. Ale opowiem Wam teraz o czymś takim. Takie kamienie nazywają się septarie, okrąglutkie, nieciekawe, ale w środku po przecięciu mają takie robaczki. Moja najstarsza córa Marta kiedyś nazwała te właśnie konkretnie septarie z Maroka kosmitami. No i tak zostało już, że to są właśnie kosmici. A czymże są septarianie? To są takie twory, które tworzą kuliste formy. I to są konkrecje albo margliste, albo ilasto-żelaziste. Bardzo mocno zbite. Charakteryzuje się występowaniem takich promienistych, tak jak właśnie te marokańskie, albo poligonalnych, czyli takich, których dzielą się na kwadraciki, różnych szczelin. I te szczeliny wypełniają się właśnie między innymi kalcytem. Oczywiście zdarzają się też i inne minerały. Także to jest kolejny kosmita z Maroka, ale septaria tak naprawdę występują w przeróżnych miejscach na kuli ziemskiej, tylko w danym miejscu jak zwykle są charakterystyczne w układzie swoim. Te takie najbardziej popularne to właśnie z Maroka, z gminy Mibladen, ale też na przykład nasze. Niepozorne z wierzchu, konkretne okrągłe kamienie, które w środku po rozłupaniu lub oszlifowaniu mają właśnie takie wnętrze. I to jest rodzaj septarii poligonalne, czyli to wnętrze dzieli się właśnie na takie przeróżne kwadraciki i różne inne formy, czyli brązowy syderyt i takie bardzo drobniutkie ząbki żółtego kalcytu. Moje akurat jest bledziutkie, ale nie szkodzi, można trafić i na takie przepięknie żółte. Ten mój akurat pochodzi z Gnaszyna, to jest część bodajże Częstochowy w tej chwili. A tutaj pokażę Wam stopę. Nazwałam to stopą, bo ma taki kształt. To jest kawał kloca, naprawdę. To również pochodzi z tamtych rejonów, chociaż wiem, że w okolicach Zawiercia też są podobne znajdowane. I tak jak skrzemieniałe drzewo wypełnia się kwarcem, chalcedonem i opalem, tak właśnie takie konkrecje ilasto-mulaste, czyli ilasto-żelaziste z brązowymi wtrąceniami syderytu wypełniają się w swoich szczelinach kalcytem. To jest naprawdę ciężki kawał grzmota. Z wierzchu ma taką niepozorną skorupkę. Tak. Z drugiej strony tutaj widać, że już się zbliżał bardziej do piętki tego okrągłego głaziska, bo szczelinki są mniejsze. Jest taka legenda mówiąca, że te szczelinki to próchniejące organizmy.
żywe, które wytwarzały różne gazy i rozszerzały te konkrecje. Ale ile w tym prawdy, nie wiem. W każdym razie naprawdę ciężki, ciężki kawał kamienia. Tutaj wyżej mam też kalcyt, ale w zupełnie innej formie. Ten kalcyt pochodzi z Meksyku i jest takim zbitkiem osobnych kryształów. Może uda mi się pokazać takie formy romboedrów, bardzo idealnych. One są właśnie tutaj i są ściśle zgrzane ze sobą, zlaminowane w taką litą skałę. Mam jeszcze inne okazy z Meksyku, ale no, musiałam najpierw pokazać te ciężkie głaziska. A wracając tutaj do rodzimych septarii, to pokażę Wam głaz pochodzący tutaj z Dolnego Śląska, konkretnie z Nowego Kościoła na Pogórzu Kaczawskim. Z wierzchu ten kamień wygląda tak. Już widać jakieś ożółkowanie, już tam coś się dzieje, są jakieś pęknięcia. Zresztą sam Nowy Kościół jest znany przede wszystkim z przepięknych agatów. I taka septaria właśnie nowokościelska wygląda w ten sposób. Takie słoneczko rozdziabane. Troszeczkę może przypominać te z Maroka, albo na odwrót, te z Maroka przypominają nasze. Ale nasze są w takim ciepławym, troszeczkę bordowym, troszeczkę brązowawym kolorze. I wypełnione, no ten mój akurat jest wypełniony takimi ciemnobrązowymi ząbkami kalcytu. Wygląda to ładnie, trochę jak smocza skóra. I to jest właśnie ciekawostka, że septarie kalcytowe są nazywane również smoczym kamieniem. To się bardziej może kojarzyć z ezoteryką, zwłaszcza w handlu, ale to jest taki na przykład okaz ze stanu Utah w USA i on wygląda właśnie tak. Sama legenda o smoczym kamieniu wzięła się akurat z Madagaskaru, gdzie również septarie występują. I że jest to po prostu skamieniały szkielet zmarłego smoka. Zawsze do wszystkiego można dorobić jakąś legendę na pewno. W każdym razie pokażę Wam tutaj też inne fotografie. Często te właśnie akurat septarie są szlifowane na różne kaboszony, tak zwane mydełka albo jajka. To są właśnie klasyczne smocze kamienie. Do tego niebieskiego meksykańskiego mogę dołożyć inne Meksyki. Ten jest taki ciemnopomarańczowy i gdyby w niego walnąć młotkiem, to on by się właśnie rozłupał w takie charakterystyczne formy. Dokładnie właśnie takie rombedrowe płytki. Ściany łupliwości wtedy bardzo się ładnie błyszczą. Tak trochę perliście, trochę woskowo, ale są wtedy bardzo, bardzo gładziutkie. Meksyk w handlu kamieniarskim słynie właśnie z tych przeróżnych kalcytów. Także oprócz niebieskiego, takiego czerwonawego, mam również zielony albo tak zwany szmaragdowy. W zbliżeniu bardzo przypomina bryłkę fluorytu, ale ma takie swoje charakterystyczne pasmowania, no i taką gładką ścianę po odłupaniu. To jest właśnie typowe dla kalcytu i można w ten sposób rozróżnić go od fluorytu po prostu. W każdym razie tutaj widać, jak się formowały różne ścianki, warstwy, takie bryłki surowego kamienia. To, co tutaj widzicie, to też jest kalcyt. Klasyczny, najklasyczniejszy pod słońcem szpat islandzki. Idealny kryształ chemicznie czystego kalcytu. Silna dwójłomność. Nie wiem, czy to będzie widać na palcach, więc postaram się pokazać na jakichś literkach, bo to wtedy najlepiej widać. Takie kryształy tworzą też, nie wiem, produkują, jak to określić, podwójne załamanie światła.
a nazywają się szpatem islandzkim, dlatego że piękne kryształy były właśnie na Islandii. Napiszę nazwę, bo język elficki jest jednak dużo trudniejszy niż niemiecki, którego też nigdy nie podejmuje się kaleczyć. W każdym razie w pęcherzach pogazowych, tych bazaltowych, wylewnych skał wulkanicznych, tworzyły się kryształy szpatu o krawędziach do kilkudziesięciu centymetrów. To wyobraźcie sobie taką szparkę, w której jest taki kryształek. Ten tutaj z kolei to pochodzi z kamieniołomu Siewierz w Brudzowicach, koło Siewierza. Taki właśnie kawałek ilastej skały, obrośnięty drobniutkimi kryształkami kalcytu. Te kryształki tutaj tak nie widać, ale one mają formę skaloendrów, czyli takich wysokich piramidek, żeby to powiedzieć tak po prostu najprościej. Takie powiększenie pokażę Wam, żebyście mieli obraz tego, jak wygląda taka forma właśnie kryształu. Również popularnie nazywana psimi zębami. Następny to też nasz rodzimy polski, gdzieś z okolicy Chrzanowa w Małopolsce. Pakielite bryły są. Jest nazywane kalcytem miodowym albo kalcytem bursztynowym, w zależności od nasycenia tej barwy brązowej. I to są właśnie takie sprasowane lamelki tego kryształu. Tutaj mam kawałek w takim lekko łososiowym kolorze, albo po prostu pomarańczowym. I na całej bazie maleńkich kryształków, takich właśnie ząbków, urósł jeden duży. I jaka jest ciekawa zależność, jeśli chodzi o kryształy kalcytu? Te małe i te duże, które rosną sobie razem na jednym miejscu. Ich małe formy są idealnie pomniejszonymi ścianami tych dużych. Gdyby te małe cudownie powiększyć w jakiejś maszynie, dałyby właśnie ten duży kryształ. Pokazywałam już Wam tą taką formę, która wygląda jak takie nacieki jaskiniowe, które zresztą też są z kalcytu. Tak, właśnie te wszystkie stalaktyty, stalagnaty, stalagmity to są nacieki kalcytowe. A to jest aragonit w takiej swojej najczystszej postaci. Aragonit, tak jak mówiłam, jest dokładnie w składzie chemicznym taki sam jak kalcyt, ale zupełnie inne formy kryształów tworzy. No i różni jeszcze troszeczkę sposób tworzenia się, bo przy niskich temperaturach potrzebują wysokiego ciśnienia, żeby tak właśnie się osadzić. To głównie aragonit jest składnikiem pereł, masy perłowej muszli, ale też później skostniałych koralowców. Także to jest takie wymieszanie się cudowne w naturze tych wszystkich form. A to tutaj to jest mydełko, takie właśnie kalcytowo-aragonitowe. Ciepłe w kolorze, zimne w dotyku, ale szybko się nagrzewa w ręce. A za chwileczkę pokażę Wam zapchane do mojej magicznej półki takie właśnie formy kalcytu ze Strzegomia. Te duże brązowe to kalcyt, te mniejsze to kwarc, jeszcze jest taki większy kwarc dymny. Tutaj oczywiście płytka septarii, a tam zaraz przesunę się troszeczkę dalej i pokażę Wam takie stosunkowo niedawne odkrycie geologiczne. Te żółte kryształki, ja mam taką niedużą formę, to są żółte, prześliczne kalcyciki z Grabiszyc. Te Grabiszyce znajdują się tutaj na Dolnym Śląsku, ale zdecydowanie bliżej Lubina, a jeszcze bliżej okolic Leśnej. To są gdzieś tamte kamieniołomy. Tutaj, Mustafa, muszę Cię ściągnąć. Jest taka konkrecja, w której znajduje się bardzo ładnie wykształcony kryształ kalcytu.
Postaram się zbliżyć, żeby było widać jego formę. I wygląda on właśnie tak, czyli oprócz innych minerałów, które wypełniają tą pustkę i szczelinę, jest właśnie taki pięknie wykształcony kalcyt. Zresztą muszę Wam powiedzieć, że on w świetle ultrafioletowym ma zupełnie taki inny kolorek. Niestety moja bateria, może inaczej, mój telefon nie jest w stanie nagrać tego światła. A tutaj taka właśnie ciekawostka o tej miejscowości, kiedy czytałam o samych Grabiszycach, bo w zasadzie gdyby nie kalcyt, to tak naprawdę nikt by nie słyszał o tych trzech wsiach, bo to jest miejscowość tak podzielona na trzy wsie. I takie miejscowości tutaj na Dolnym Śląsku z reguły mają ginącą historię. Bo napisano tam właśnie książkę o tym. A wiąże się to z tym, że jeżeli na Dolnym Śląsku po wojnie nie powstała tam jakaś mega fabryka albo coś innego w tym stylu, no to te miejscowości nie miały jakiejś tak swojej tożsamości tej polskiej już jakoś szczególnie. Taka smutna trochę sprawa. Ale właśnie dzięki temu odkryciu geologicznemu, tym rzuciutkim kryształkom, kolekcjonerzy z całego świata znają już wieś Grabiszyce na Dolnym Śląsku. Tutaj znowu smoczy kamień, a smoczy kamień, nawet jeśli de facto nie jest jednak szkieletem zmarłego smoka, ani nawet dinozaura, ani żadnego innego jaszczura, to jednak często jest wykorzystywany w takiej formie właśnie wszelkiej maści mydełek i jajeczek. Natomiast sam kalcyt, oprócz tego, że tworzy się w żywych jeszcze organizmach, czyli w małżach tworzą się perły, korale obumierając tworzą szkielety, to wypełniały również skamieniałości. O amonitach ja już miałam dwa osobne filmy i opowiadałam o swoich okazach, ale dla przypomnienia pokażę Wam tutaj właśnie takie poszczególne amonity wypełnione kalcytem. Ten tutaj to jest Nautilus, czyli inaczej łodzik. I bardzo ładnie wypełniły się tutaj poszczególne komory kalcytem. Ładnie to wygląda w takim ciepłym brązowym kolorze. To są tak zwane kozie rogi z Madagaskaru albo z Reunion. To też taka wyspa na Oceanie Indyjskim, niedaleko wybrzeży Afryki. I tam właśnie też wydobywa się takie skalcytowane, bardzo ładne skamieliny amonitów. Same amonity, no wiecie, bagatela, żyły sobie te jakieś kilkaset milionów lat temu. I tak naprawdę możemy się tylko domyślać oczywiście, co się przyczyniło do tego, że nie ma już ich po prostu w tej chwili. Czy to była jakaś wielka planetoida, czy jakiś mega super wulkan. Nie ma co gdybać. W każdym razie tak właśnie kalcytowały się amonity, głównie te z Madagaskaru, ale również na wybrzeżu angielskim. Niektóre amonity nie tylko wypełniały się pirytem, czyli siarczkiem żelaza, w takim złotym kolorze, ale również na takiej szarej skale są piękne, kalcytowe amonity. No i mam je w tej chwili tak zagrzebane, że ciężko mi je wyciągnąć, ale polecam moje wcześniejsze filmy dla tych, którzy są ciekawi o moich amonitów. Ten tutaj jest taki troszeczkę bardziej grubaśny, bardzo ładnie widać to, co nazywam listeczkami, a to są tak zwane linie lobowe, czyli właśnie takie linie poszczególnych komór, które w miarę wzrostu sobie ten amonicik, łodzik, czy jak mu tam było, budował coraz większy domek. Widać jeszcze też resztki tej masy perłowej, czyli w mineralogicznym kontekście jest amonit, a to jest amolit, tak, czyli ten opal właśnie
amonitowym. Już się sama zamotałam. Miało być krótko, ale nie sposób jeszcze nie opowiedzieć o bardzo popularnej formie kalcytowej w handlu, tak dosyć egzotycznie nazywanym onyksem marmurowym, albo też onyksem meksykańskim, egipskim lub pakistańskim, w zależności od tego, w jakim kraju wydobywa się te kalcytowe skały. I z nich właśnie, z tych litych skał, bardzo popularne są wszelkiej maści popielnice, mydelniczki, różne rzeźby zwierzątek. Ja akurat pokażę Wam taki mini świecznik. Troszeczkę to wyglądem po oszlifowaniu przypomina skamieniałe drewno, ale drewnem nie jest, jest właśnie taką kalcytową formacją. Oprócz tego, jak na klasyczną kobietę przystało, mam jaja. Co prawda kalcytowe, chociaż może, dobrze, bo się zamotam. W każdym razie pozdrawiam wszystkich z Was, którzy mają kury i mają jaja. Oczywiście absolutnie niewinnie i bez podtekstów. A tak naprawdę dziękuję, że wysłuchaliście kolejnej opowieści. Kalcyty to bardzo dużo, dużo możliwości, więc można też o nich bardzo długo opowiadać. I tak naprawdę i tak już przynudziłam, ale z serca dziękuję, że wysłuchaliście takiego mojego bajdurzenia. Dziękuję.